Pańska pierwsza książka, przetłumaczona na polski do następnych mistrzostw, była świetna, ale raczej lekka. Neuland to coś więcej, 600-stronicowe dzieło, w którym zabiera pan czytelnika nie tylko do Izraela, lecz także do Ameryki Południowej. Dlaczego tłem powieści uczynił pan właśnie Amerykę Południową? Po pierwsze, kierowały mną powody zupełnie osobiste. Kocham Amerykę Południową. Podróżowałem po niej z plecakiem po zakończeniu służby wojskowej. Zakochałem się w ludziach, w języku hiszpańskim. Poczułem, że powinienem wyjść ze strefy bezpieczeństwa, którą dla mojego pisarstwa był Izrael. Pomyślałem, że to jedyne miejsce, które kocham na tyle, bym mógł o nim pisać. Kiedy zacząłem pisać i kazałem Doriemu poszukiwać ojca w Ameryce Południowej, natrafiłem na historię kolonii barona Hirsza. Była to jedyna próba osiedlania Żydów poza Palestyną w historii. Not in Palestine, but the only attempt actually done in the history of the Jewish people to colonialize in a specific territory outside Israel. Of Israel. Szczyt tych osiedli przypadł na lata 30. XX wieku. Kiedy zacząłem się uważniej przyglądać tej historii, sprawdzać ją przy pomocy Google'a, pomyślałem, że mam naprawdę dobry powód, by pisać o Ameryce Południowej. Nie tylko swą własną miłość, ale także alternatywną historię syjonizmu, którą mógłbym wykorzystać. Na ile pańskie doświadczenia, także te amerykańskie, odbijają się w książce? Ma pan wiele wspólnego z głównym bohaterem Dorim? Właściwie najwięcej łączy mnie z Inbar, kobietą. Jak Flaubert'a z panią Bowary. Tak, być może. Zazwyczaj jednak nie piszę o tym, co wydarzyło się w moim życiu. Więc trudno doszukiwać się w Neuland, przynajmniej w historii Doriego Inbar, śladów autobiograficznych. Ale mimo to jest to dla mnie bardzo osobista książka. Podstawowe pytania, które padają w niej, to pytania, z którymi sam się zmagałem. Jedyny wątek prawdziwie biograficzny dotyczy mojej babki Lili, która urodziła się w Warszawie i wyemigrowała do Izraela tuż przed wybuchem II wojny światowej. To jest prawdziwa historia, choć dodałem do niej wątek miłosny, ale już statek istniał naprawdę. Ale jak wspomniałem, jestem w tej książce. Nikt nie zorientuje się, w jaki sposób, ale jednak jestem w niej bardzo obecny, choć nie w biograficznym sensie. Bohaterowie Neulandu żyją w cieniu wojny. Nie tylko ci główni, jak Dori i Inbar. Jednym z powodów wyjazdu ojca Doriego do Ameryki, oprócz śmierci jego żony, są wspomnienia z wojny sześciodniowej. Czy da się żyć w Izraelu, nie myśląc o wojnie i przeszłości? One of the reasons of his travel to South America is the Six-Day War, I think. Also, it is possible to live in Israel apart from the war, apart from the past? Najpierw muszę pana poprawić, to była wojna Jom Kippur. Wojna sześciodniowa wybuchła w 67 roku, a Jom Kippur w 73. Wojna Jom Kippur postrzegana jest w historii Izraela jako bardziej dramatyczna, ponieważ Izrael został zaskoczony i nie zwyciężył. Skończyła się ona bowiem czymś w rodzaju remisu. Wielu ludzi zginęło, odniosło rany bądź trafiło do niewoli. To w pewnej mierze punkt przełomowy w naszej historii. Of change in Israel's history, the 73 war. So many is going to South America and discovering. Gdy ojciec Doriego wyrusza do Ameryki Południowej, odkrywa, że choć myślał, iż zostawił wojnę za sobą, wciąż go ona ściga. I think this book is saying something kind of complicated about. Ale sądzę, że Neuland mówi coś bardziej skomplikowanego na temat relacji między izraelską psychiką a wojną. Bo z jednej strony mowa tu o tym, że nie można nigdy zapomnieć, a wspomnienia powracają szczególnie w trakcie podróży, ale z drugiej strony pojawia się tutaj również przekonanie, że wspomnienia nie mogą być podstawą egzystencji.
existence or nie mogą ograniczać wyobrażeń o przyszłości. Limit us in the way we imagine our future. Sprawa jest więc bardziej skomplikowana. Ja sam myślę, że nie można zapomnieć o przeszłości, ale nie powinna ona narzucać sposobu, w jaki postrzega się świat. To samo uczucie powraca, kiedy jestem w Warszawie. Nie mogę uciec od tego, że było to miejsce tragedii Żydów, ale nie chcę podczas tych 4 dni myśleć tylko o tym. Jest tutaj przecież tyle wspaniałych miejsc do odkrycia i wspaniałych ludzi, których można poznać. Nie chcę cały czas spacerować po getcie, czy raczej po tym, co z niego pozostało. Nie można uciec od przeszłości, ale nie powinna ona nami rządzić. Neuland podejmuje jedne z najważniejszych idei przeszłego i współczesnego Izraela, ideę kibucu, ideę ziemi obiecanej. Czy poszukiwanie ziemi obiecanej jest czymś naturalnym dla Żydów, czy zawsze marzycie o utopii? Myślę, że to ogólnoludzkie marzenie. Zresztą książka traktuje wprawdzie o Izraelu i syjonizmie, ale kiedy rozmawialiśmy z czytelnikami w Niemczech, Włoszech, Anglii czy w Polsce, zdaję sobie sprawę, jak uniwersalny jest temat zarzuconej drogi. Rzeczy, których się w życiu nie zrobiło, podróży, która zmienia spojrzenie na świat. Każdy człowiek ma w głowie swoją wizję utopii i dystopii, a jego życie w jakiejś mierze się do tej wizji odnosi. Teraz, gdy książka została wydana na całym świecie, bo w Izraelu ukazała się przed 3 laty, a w tym roku została przetłumaczona, rozumiem, jak bardzo ludzka to rzecz. Ona nie dotyka tylko naszych spraw, ale spraw uniwersalnych. Human it is. It's not our issue. It's a universal issue. And what is the relation? Jak ma się pańska powieść do Altneulandu Theodora Herzla? Relation is inspiration. Herz mnie inspirował, a konkretnie 2 rzeczy mnie inspirowały. Po pierwsze, Altneuland to pewna wizja, księga marzyciela. Czytając ją, chciałem przekonać się, co pozostało z tego marzenia. Jaka jest różnica między nim a rzeczywistością? Po drugie, próbowałem niektóre z tych różnic wcielić w życie w Neulandzie, by sprawdzić, co można dzięki takiej utopii zrobić. A jaka jest różnica? Jest kilka różnic. Musiałbym o tym długo opowiadać, ale postaram się streścić je w 2 słowach. Herzl nie mówił o socjalizmie, ale o solidarności, czyli czymś bliskim Polakom. Solidarność atakuje wręcz z każdej strony dzieła Herzla. A lot of people feel that it's not right for our nature to be so capitalistic. The other thing is, druga sprawa to przemoc na Bliskim Wschodzie. Herzl nie rozumiał, jak skomplikowany to teren. He didn't understand how complex is the Middle East. So he thought of Athens. W swoim dziele myślał raczej o Atenach, a Izrael stał się bardziej czymś na kształt Sparty. So this is also a gap that I'm interested in. It's a big inspiration to Ale podkreślić muszę, że bardzo inspirujące jest czytanie książki stworzonej przez marzyciela. Wydaje mi się, że dziś ludzie nie pozwalają sobie za bardzo na marzenia. Nie wiem jak w Polsce, ale w Izraelu na pewno. W Polsce jest podobnie. Podobnie? Neuland nie jest utopią, ale nie mógłbym jako pisarz 21-wieczny napisać utopii bez dawki cynizmu. Feeling a little bit cynical about it, but
Ale myślę, że to zaproszenie do marzenia. Okej, zobaczymy, jak to wszystko mogłoby wyglądać. W Izraelu nikt nie chce mówić o przyszłości. Jest ona czymś w rodzaju tabu. Pomyślałem więc, że warto to zmienić. Należy pan do generacji Edgara Kereta, ale porównuje się pańską prozę raczej z osiągnięciami Dawida Grossmana i Amosa Oza. Ten ostatni chwalił zresztą Neuland. Czy może być coś przyjemniejszego dla pisarza z Izraela? That he was praised by Amos Oz. I'm lucky. Jestem szczęściarzem. Amos Oz był moim wykładowcą uniwersyteckim i wciąż jest dla mnie wielkim wsparciem. Czyta wszystkie moje książki, przesyła listy, nie e-maile, takie normalne listy w kopertach. Not emails. I get an envelope and there's this kind of letter and he actually has always something good to say. Zawsze mnie komplementuje, ale jest przy tym krytyczny, jak każdy dobry nauczyciel. Także przy okazji Neulandu miał uwagi, ale ogólnie bardzo mnie wspierał. Things that I should have improved, but he was all in all supportive and it's, I think I'm very privileged. This generation of writers, we write. Nasza generacja pisze zupełnie inaczej od jego pokolenia. We grew up with pop music, we grew up with liberal, we didn't grow up with the Holocaust surviving. Wyrośliśmy na muzyce pop i poglądach liberalnych, nie zaś w otoczeniu rodziców ocalonych z Holokaustu, więc na zupełnie odmiennym tle. Podziwiam jednak Grossmana i Oza także za to, że ich głos, ich poglądy mają znaczenie dla całego społeczeństwa. Nie chcę pisać tak jak oni, nie potrafię zapewne. Pochodzę z innych czasów, z innego języka, ale inspiruje mnie ich rola w Izraelu. Zaskoczyła pana popularność Edgara Kereta w Polsce? Wiedziałem o niej. Całkiem głośna była historia o domu, w którym Keret tutaj pomieszkuje. Ale przecież nie tylko tutaj się go kocha. Kochają go czytelnicy na całym świecie. To wspaniale, bo dzięki temu być może czytelnicy będą mieli okazję poznać innych prozaików, których jeszcze nie przetłumaczono z hebrajskiego. There's fabulous readers in Israel, not translated yet, and I hope will be an inspiration. And what do you think is the main? A jaka jest pana zdaniem przyczyna globalnego sukcesu izraelskiej powieści? All over the world, because it is quite popular, I would say. Maybe. Może odniosła sukces dlatego, że jest dobra. Maybe. I don't know. It could be. Maybe it's good. And I think. Zastanawiam się nad twórczym boomem w Izraelu. To niesamowite. Prowadzę warsztaty pisarskie, na które przychodzą setki ludzi. Mnóstwo ludzi chce robić filmy, bo nasze kino odnosi ostatnio wielkie triumfy. Zastanawiam się więc przede wszystkim nad źródłami tego boomu, a jeśli chodzi o powieści, myślę, że dobre książki zawsze torują sobie jakąś drogę. You have another experience? Może ma pan inne wyjaśnienie? I don't know. Nie wiem, trudno wyjaśnić coś takiego. Może jedną z przyczyn sukcesu jest to, że przekłada się je na angielski, co dzisiaj jest najważniejsze. Ale to chyba nie byłby wystarczający argument za popularnością książki. Na koniec chciałbym wrócić do pańskiej rodziny. Pana dziadek był izraelskim premierem. Czy to pana w jakiś sposób ukształtowało? Nie znałem go, ale to coś takiego, co nie może pozostać bez wpływu. Proszę sobie wyobrazić dorastanie w cieniu kogoś bardzo znanego. Był to dla mnie w dzieciństwie spory problem. Poświęcano mi wiele uwagi, której czasem nie potrzebowałem. Ale dziś jestem z niego dumny. Był dobrym człowiekiem, który sporo zdziałał dla swojej ojczyzny. Dzięki matce zyskałem polityczną świadomość, z czego bardzo się cieszę, ale nie znałem go, więc nie powinienem wyolbrzymiać jego roli.
I couldn't exaggerate about it, you know. You said a word about your... Wspomniał pan już o babce. Wyjechała z Polski tuż przed wybuchem wojny. Jej historia pojawia się w Neulandzie. This story appears in Neuland also. Czy czuje się pan jakoś związany z Polską z jej powodu? Connected with Poland through her? Yes. Yes, it's a very strange experience to be here because Tak, przyjazd do Warszawy to dziwne doświadczenie, bo czuję, jakbym w pewien sposób znał to miejsce. Moja babka używała mieszanki jidysz z polskim, kiedy rozmawiała z dziadkiem. Pamiętam też niektóre pozycje z jej menu. Napoleonkę, kompot, marchew na słodko. Napoleonka? This was like her, the kompot, the sweet carrot, Przez cały czas się zamartwiała. Tutaj też wszyscy ciągle są czymś zaniepokojeni. Wszystko, co tutaj spotykam, wydaje się więc znajome. Byliśmy również na Pradze, gdzie dorastała. Żałuję tylko, że już jej z nami nie ma. Ale książkę dedykowałem właśnie jej. Przyjazd tutaj jest więc miły i bardzo poruszający. In Warsaw with a book dedicated to my Polish grandmother. It's special. It has been. Wydaje mi się, że to mój ostatni wywiad w Warszawie i muszę przyznać, że zwykle promocja książki nie wywołuje we mnie takich emocji jak wizyta w Polsce. Thank you very much.